Cześć! Jesteśmy uczniami pierwszego liceum ogólnokształcącego w Zamościu. Nazywam się Karol. Ala. Kuba. Kasia. I Szczepan. Drodzy ósmoklasiści, zapraszamy Was na wirtualny spacer po naszym liceum pod hasłem Myślę, więc jestem w pierwszym. Szkoda, że ze względu na panującą pandemię nie możemy spotkać się osobiście, ale chociaż w ten sposób możemy pokazać Wam, dlaczego lubimy tę szkołę i nie żałujemy jej wyboru. Jesteśmy w dawnym pałacu naszego patrona, Jana Zamoyskiego. Trzeba przyznać, że chyba jako jedyna szkoła w Polsce możemy uczyć się w jego domu. Wcale zachowały nieco pałacową atmosferę, ale są doskonale wyposażone i przygotowane na przyjęcie kolejnego rocznika licealistów. A zatem w drogę. Zobaczcie, jak łatwo da się poznać wszystkie zakamarki w naszej szkole. A na marginesie powiem Wam, że w naszym liceum nie dzwonią dzwonki. Pokażemy Wam szkołę, opowiemy, jak wyglądają u nas lekcje i nie tylko. Znajduje się największe pomieszczenie w Pałacu Zamojskich, sala kolumnowa, z zachowaną oryginalną sztukaterią na suficie. Od samego początku kwitło tu życie kulturalne i towarzyskie Zamościa. Znajdujemy się w auli pierwszego liceum ogólnokształcącego w Zamościu, gdzie organizowane są akademie, wszelkie uroczystości szkolne, konkursy artystyczne. W 2020 roku, w styczniu, odbyła się tutaj prapremiera musicalu napisanego przez naszą koleżankę, a obecną maturzystkę. W sali kolumnowej regularnie odbywają się zajęcia muzyki, zajęcia teatralne, próby chóru oraz innych form muzycznych, dlatego też wyposażona jest ona w sprzęt nagłaśniający oraz instrumenty, między innymi pianino oraz perkusję. A na szkolnym Facebooku możesz obejrzeć filmiki z naszymi występami. A więc to jest to miejsce, w którym nawet Hermiona Granger nie wstydziłaby się ważyć eliksir wielosokowy. Czyli pracownia chemiczna. Dzięki dobrze wyposażonej pracowni chemicznej mamy zajęcia laboratoryjne nie tylko w ramach lekcji chemii, ale także dla zainteresowanych uczniów w ramach zajęć dodatkowych. Dzięki współpracy z uczelniami i innymi instytucjami prowadzone są warsztaty chemiczne, m.in. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie oraz UMCS. Uczniowie angażują się w pokazy chemiczne oraz nagrywają filmy z doświadczeń. Promują przy tym naukę chemii oraz odnoszą sukcesy. Są wśród nas liderzy ochrony środowiska, ekobohaterzy, no i oczywiście olimpijczycy. Wejdź na naszą stronę internetową, zajrzyj do zakładki Szkolne Laboratorium Chemiczne, a najlepiej przyjdź od września do naszej szkoły, żeby zobaczyć to wszystko na własne oczy. Witam i zapraszam w podróż po pracowni biologicznej. Biologia w naszym liceum prowadzona jest z pasją. Mamy dwie w pełni profesjonalnie wyposażone pracownie biologiczne. Oglądamy fascynujący świat mikrobiologii pod mikroskopami. Prowadzimy hodowlę roślin, a w jednej z sal znajdziesz nawet akwarium z pielęgnicami. Atmosfera na lekcjach jest przepełniona dobrą energią. Wielu naszych kolegów osiąga liczne sukcesy w różnorodnych konkursach biologicznych i olimpiadach. Jeżeli szukasz szkoły, która zapewni Ci wyrozumiałe podejście do ucznia i nie zniechęci Cię do nauki biologii, a wręcz obudzi w Tobie chęć poznania otaczającego nas świata i zgłębiania tajników przyrody, pierwsza jest właśnie dla Ciebie. A co mają zrobić uczniowie, którzy wolą przedmioty humanistyczne? Jeśli chcesz rozwijać swoje zdolności humanistyczne w dobrym towarzystwie, nasze liceum Ci to zagwarantuje. Nauczyciele języka nie tylko dobrze przygotują Cię do matury, nie chwaląc się, pierwsze liceum szczyci się jej 100% zdawalnością, ale również będziesz mógł brać udział w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych, warsztatach edukacyjnych, wycieczkach, kołach zainteresowań, by doskonalić posługiwanie się językiem ojczystym. Możesz zgłębiać tajniki historii. Sam przyznasz, że w miejscu z taką historią aż chce się jej uczyć. Piszesz? Możesz zaprezentować swoją twórczość literacką. Lubisz występować? Podszkolisz zdolności recytatorskie w Klubie Żywego Słowa. A wiara ci dziennikarstwo? Pisz na szkolnym blogu. Możliwości jest wiele, a ta szkoła da Ci ich mnóstwo. Pomyśl i podejmij jedynie słuszną decyzję.
szkole mamy do wyboru 6 języków obcych. Angielski, rosyjski, niemiecki, hiszpański, francuski i łaciński. Każdy uczeń wybiera dowolny drugi język, bo angielskiego uczymy się wszyscy. I to w małych grupach międzyoddziałowych, na różnych poziomach zaawansowania. A naukę drugiego języka można rozpocząć od podstaw lub kontynuować na wybranym poziomie. W każdym roku szkolnym odbywają się różnego rodzaju fantastyczne imprezy, takie jak konkurs piosenki angielskiej i rosyjskiej, międzyszkolny festiwal twórczości scenicznej w językach obcych, szkolna kawiarenka angielska, dzień naleśnika i wiele, wiele innych. A jak wygląda sprawa z matematyką? Chociaż to królowa nauk, niejednemu uczniowi sprawia kłopoty. Ci, którzy ją lubią, mogą chodzić na koło matematyczne, poszerzać swoją wiedzę i przygotować się do konkursów. Nasza szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi. Z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie prowadzimy rok zerowy. Możesz tam doskonalić swoje umiejętności, a ze zdobytą wiedzą wziąć udział w olimpiadzie o diamentowy indeks i zapewnić sobie miejsce na uczelni poza rekrutacją. Możesz również brać udział w warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ale jeśli ci nie idzie, możesz zapisać się na zajęcia wyrównawcze, gdzie w małych grupach nauczyciel objaśni trudny problem. Na fizyce robimy wiele doświadczeń, a nasza pracownia jest nieźle zaopatrzona. Szkoła organizuje wyjazdy rozwijające wiedzę z tego przedmiotu. Jeździmy na pokazy fizyczne na UMCS w Lublinie czy do Świerku, do Instytutu Fizyki Jądrowej. Organizowane są także spotkania i wykłady prowadzone przez pracowników naukowych wyższych uczelni. Możecie tam dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. O diamentowy indeks AGH z fizyki też możecie powalczyć, a także z geografii. Znajdujemy się w miejscu, do którego naprawdę warto przychodzić. Biblioteka szkolna to nie tylko bogaty i aktualny księgozbiór liczący ponad 36 tysięcy książek. Znajdziesz tu lektury, materiały do zajęć oraz książki po prostu do poczytania. Od klasyki po literaturę fantasy. W czytelni możesz spokojnie przygotować się do zajęć i efektywnie wykorzystać czas wolny. W tajemnicy dodam jeszcze, że w naszej bibliotece znajdziesz pomoc w wielu awaryjnych sytuacjach, kiedy na przykład rozładuje ci się telefon lub będziesz potrzebować kalkulatora. Albo gdy zapomnisz o wydrukowaniu prasy domowej. Warto tu przychodzić. Szkoła to przecież nie tylko nauka. Zobaczcie, jak urządziliśmy naszą strefę relaksu. To dzięki samorządowi Szczuckiemu, który świetnie działa i współpracuje z dyrekcją szkoły. No tak. Przecież wszyscy jesteśmy w samorządzie, a Karol jest naszym przewodniczącym. Lubimy razem działać, dlatego każdego roku nasi wolontariusze niosą ideę bezinteresownej pomocy innym. Każdy z nas ma coś cennego i to niekoniecznie w sensie materialnym. To czas poświęcony drugiej osobie, dobre słowo, pomoc w wykonywaniu codziennych czynności, pomoc w lekcjach, opieka lub wspólna zabawa. Tak właśnie działa nasz szkolny wolontariat. Organizujemy akcje charytatywne, kawiarenki, zbiórki maskotek, zbiórki karmy na rzecz osób potrzebujących i innych instytucji dobroczynnych. Wolontariuszy w naszej szkole nie brakuje. Każdego roku pojawia się nowa grupa, która wychodzi z własną inicjatywą. Możesz w niej się znaleźć także ty. Teraz zajrzyjmy do szkolnego sekretariatu. Tutaj załatwisz wszystkie formalności. Tutaj możesz zostawić świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, aby potwierdzić swój wybór. Kończymy nasz spacer po pierwszym liceum. Pamiętajcie jednak, że szkoła to nie tylko budynek, ale przede wszystkim ludzie. I tak jest u nas. Nauczyciele i uczniowie darzą się wzajemnym szacunkiem i życzliwością. Zaglądajcie na naszą stronę internetową, aby być na bieżąco. I nie zapomnijcie polubić nas na Facebooku oraz Instagramie. Myślisz? Więc jesteś w pierwszym. Do zobaczenia we wrześniu!